Dzień dobry Państwu. Serdecznie witam w kolejnym wydaniu programu naszej Credit Union. Dzisiejsze spotkanie z Państwem rozpoczęliśmy nie tylko nową czołówką programu, ale również, co łatwo zauważyć, w nowej oprawie scenograficznej. Mając nadzieję, że innowacje przypadną Państwu do gustu, pragniemy wyjaśnić, że znajdujący się w czołówce tytuł polcu.tv jest jednocześnie osobną domeną internetową, na której umieszczony zostaje wyłącznie nasz program. A teraz pierwsza informacja. Dziś przypada 77. rocznica sowieckiej agresji na Polskę. Wypełniając ustalenia zawartego 3 tygodnie wcześniej paktu Ribbentrop-Mołotow, 17 września 1939 roku walczącą z Niemcami Polskę ze wschodu zaatakowała Armia Czerwona. W czasie, gdy polskie oddziały stawiały opór siłom niemieckim, oddziały Armii Czerwonej, przekraczając wschodnie granice Rzeczypospolitej, przypieczętowały jej koniec. 17 września 1939 roku Rosja złamała pakt o nieagresji. Za sprawą tajnego porozumienia Ribbentrop-Mołotow z 24 sierpnia 1939 roku dwóch okupantów podało sobie ręce. Hitler i Stalin podzielili się Polską, o czym doskonale wiedzieli nasi sojusznicy. Czwarty rozbiór stał się faktem, mówi Bogusław Kleszczyński z rzeszowskiego IPN. Polscy sojusznicy, Francja i Wielka Brytania, dość szybko o tym tajnym protokole, o możliwości przystąpienia Związku Sowieckiego do wojny dowiedzieli się i tych informacji Polakom jeszcze przed wybuchem wojny nie przekazano. Do odparcia tej podwójnej agresji Polska nie była i nie mogła być przygotowana, gdyż łączna liczba obcych wojsk na naszym terytorium była ogromna. Dominowali Sowieci. Armia Czerwona, wykonując pakt Ribbentrop-Mołotow, zaatakowała wojsko polskie, czy polskie państwo od wschodu. Nastąpiła agresja sowiecka. Ogromna liczba wojsk. W pierwszej linii prawie 500 tysięcy żołnierzy i 5,5 tysiąca czołgów. To ogromna liczba. Mimo to ten cios w plecy nie złamał naszej woli walki. Agresja z września 1939 roku, przedstawiana przez propagandę sowiecką jako wojna wyzwoleńcza, w rzeczywistości przyniosła prześladowania i terror. Już jesienią rozpoczęły się masowe deportacje na Syberię, głównie kobiet, dzieci i starców. Setek tysięcy niewinnych istnień eksterminowany tylko dlatego, że byli Polakami i tej polskości nigdy się nie wyrzekli. Do dziś pamiętają moment wywózki, głód i tęsknotę za rodziną. Głód, bieda, wsze. I siedziałem tam na Syberii jak na rozżarzonej patelni. Nie było co jeść. Głód. Ludzie puchli i umierali. Do niewoli sowieckiej trafiły tysiące polskich oficerów, później rozstrzelanych w lasach Katynia, Miednoje, w Bykowni i Ostaszkowie. Do dziś nie jest znana pełna lista zamordowanych osób. Po wielu latach przekłamań i prób zatajenia zbrodnia katyńska, ta najbardziej tragiczna i symboliczna konsekwencja 17 września, nadal jest niewygodną prawdą. Prawdą, która nieustannie czeka sprawiedliwości. Rosja Władimira Putina nie odważyła się na rehabilitację ofiar katyńskiego ludobójstwa. To samo dotyczy tzw. listy białoruskiej. Dotychczasowe poszukiwania polskich historyków nie przyniosły rezultatu. Niestety także Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu, do którego skargę skierowały rodziny ofiar, uznał, że nie może ocenić moskiewskiego śledztwa w sprawie zbrodni katyńskiej. Rosja bardzo późno przyjęła bowiem konwencję praw człowieka, a od samej zbrodni upłynęło zbyt wiele czasu.